Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Pika Kart. Czyli wybierz kartę i sprawdź. I dzisiaj sprawdzamy zagadnienie, czy z tej znajomości będzie coś więcej. Mam kilka pytań z Q&A na Instagramie, które wystosowałam do Was na zasadzie takiej, jakie filmy chcielibyście, aby były zrealizowane na kanale serii Pika Kart. I dzięki Waszym pomysłom, dzięki Waszemu udziałowi mogą te filmy się tutaj pojawić. Zatem dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Niebawem również takie okienko wystosuję, abyście również wzięli udział, jeżeli macie na to ochotę, podpowiadając właśnie, jakie zagadnienia mogłyby się znaleźć właśnie w filmach. Zatem jeżeli macie ochotę również współtworzyć te treści, to zapraszam Was do obserwowania. Ja jestem tarocistką Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały. Na kanale nie tylko pika karty, również nauka tarota, również Wasze pytania, moje odpowiedzi, również numerologia i wiele, wiele innych playlist, które tutaj Wam pokażą, myślę, warte są uwagi. Obserwujcie, subskrybujcie, aby dostawać powiadomienia, dzwoneczek kliknąć, powiadomienia wszystkie, będziecie informowali o nowych filmach, które są i pojawiają się na kanale. A również warto dodawać komentarze, również te dla zasięgu, jeśli mogę Was prosić, aby ten kanał miał szansę się rozwijać, aby nasza społeczność tutaj ezoteryczna również się powiększała. I obserwujcie również na Instagramie, na TikToku, a także na Facebooku. Zatem, moi drodzy, będziemy przechodzili do zagadnienia. Będą trzy grupy kart. Już Wam pokażę. Nie tą scenę kliknęłam, która miała się zrealizować. Mamy tutaj trzy kamyczki. Jeżeli grupa kart do Was nie przemawia, to może kolor kamyczka do Was będzie przemawiał, który chcecie, aby do Was został wybrany. I teraz tak, pierwsza grupa kart, druga grupa kart, czy też trzecia grupa kart. Wybierz tą, która do Ciebie mówi, wybierz tą, która z Tobą rezonuje, którą czujesz, że jest właśnie Twoim wyborem. Zatem, jeżeli przez Ciebie została wybrana pierwsza grupa kart, to jeśli chodzi o kwestię tego sytuacji wyjściowej, czy z tej relacji coś będzie, karta wyjściowa, as mieczy. As mieczy mówi o tym, żeby skupić się na komunikacji, ale również i żeby pozamykać sprawy, które mogą tutaj kolidować w realizacji tej znajomości. As mieczy, po pierwsze, komunikacja konkretna, informacja. Co może temu poprzeszkadzać? Nie pozamykanie spraw przeszłych, być może również historie, które wydarzały się, potknięcia, które były czy to po jednej, czy to po drugiej stronie, mogą utrudnić realizację tejże znajomości. Karty pokazują, że ktoś jeszcze przeżywa jakąś stratę, ktoś nie pogodził się z jakąś stratą, bądź też obawia się straty i nie może ta relacja pójść do przodu. Karta to, co jest w zamiarach, karta piątki mieczy, bardzo często mówi o tym, żebyśmy nie ocenili pochopnie. To jest błędna diagnostyka, ocena zamiarów, czynów, zachowań, żebyśmy tego sobie nie robili wobec tej relacji. Karty pokazują tutaj, że ktoś może próbować nam wskazywać, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy wobec tej relacji. Król mieczy w przeszkodzie bardzo często mówi o tym, że ktoś może dawać nie te słowa, nie tą realizację działań, które być powinny. I szóstka różdżek. Czy z tej relacji coś będzie coś więcej? Szóstka różdżek bardzo często jest kartą, która mówi o tym, że możemy cieszyć się z tak zwanej historii chwilowej. Z tej relacji może coś być na chwilę, jeżeli nie zmienimy schematów działań. Taka jest tutaj podpowiedź. Szóstka różdżek jest kartą tak zwanego chwilowego zwycięstwa, że będziemy mieli możliwość zrealizowania czegoś więcej, ale jeśli czegoś nie zmienimy, to tylko na krótką
Chwilę, karty pokazują tutaj, że nie tylko jedna strona ma dbać o to, żeby tak się wydarzyło. Karta głupca też mówi o tym, że warto rozpocząć i potraktować tę relację jako zupełnie jakby coś nowego, coś innego, tak zwanej czystej karty z obu stron. Karty też pokazują tutaj, żeby nie doszukiwać się tego, czego w tym nie ma i potraktować tą relację jako coś, co sprawia przyjemność, radość, uczyć się tej relacji poprzez właśnie taki, nazwijmy to, luźniejszy kontakt, a wtedy tak chwilowość się tutaj nie musi realizować, czy też nie musi się właśnie w ten sposób tworzyć. Zatem, gdy wybraliście grupę kart numer 1, czy z tej relacji coś może być, karty tutaj pokazują przeszkody, momenty do przepracowania, to co się w głowie też tworzy, chwilowa, coś więcej, ale żeby trwało to z tak zwanym możliwym sukcesem, to warto tą relację wziąć jako na początek coś luźnego, a z tego luźnego będziecie mieli szansę cieszyć się ze wspólnego jestestwa razem i wtedy wykorzystać ten potencjał tej relacji. Gdy za szybko, zbyt mocno, to będzie też na krótko. Poczekajcie chwilkę, świeczka mi tu zgasła, zatem trzeba to nadrobić, aby ona się tu paliła. Co prawda tam z tyłu mi się też pali, ale lubię, jak ona tutaj się też nam pali. No dobrze. Osoby, które wybrały drugą grupę kart. Karta wyjściowa. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy może mówić o tym, że tutaj mogą ostre słowa paść, ale również może trzeba zabiegać o jakąś komunikację. Być może ktoś wymaga, żeby w jakiś sposób się określał, bądź też się odesłał. Karta ósemki Różyk w przeszkodzie właśnie jest o tym, że ktoś może jakby znikać z komunikacją. Może ktoś powiedzieć dwa słowa i nic więcej, a może by się oczekiwało czegoś bardziej, nazwijmy to, obszernego w komunikacji. Tutaj trzeba popracować nad formą. Karta Maga mówi o tym, że ta relacja może mieć potencjał. Potencjał, jeżeli weźmiemy ją przez pryzmat całości, a nie skupieni tylko na jednej, nazwijmy to, sferze tej znajomości. Czasem jest tak, że ta znajomość, z której coś ma być, patrzymy przez pryzmat tylko fizyczny, żeby tego nie robić. Karta Maga mówi o tym, wykorzystaj cały potencjał tej relacji. Karta też Cesarzowej mówi o tym, że w tej relacji może przeszkadzać jakaś osoba. I wiecie, że ktoś stoi wam na drodze, ale również mogą być przeszkody tak zwanej atrakcyjności relacji. Wy możecie inaczej tą relację widzieć. W innych fundamentach chcieć ją budować, czy też to, żeby ona się tworzyła. Inna jakość relacji być może jest dla was, ty coś innego uważasz za atrakcyjne i ta osoba coś innego może uważać za atrakcyjne. To też jest do zweryfikowania. Karta Królowej Różdżek, jeszcze historie przeszłe nie są uporządkowane. Ktoś z przeszłości może chcieć burzyć tą historię, co teraz się tu tworzy. Karta Świata mówi o tym, że macie otwartą furtkę, ale żeby z tej relacji coś mogło być, to trzeba też uporządkować wątki wspólne. Bo karta Świata jest kartą otwartą, czyli ktoś otwiera się na tą możliwą historię, lecz może to otwarcie być na zasadzie, a popróbuję tu, a popróbuję tam. Dlatego trzeba uporządkować pewne historie, żeby one szły w tak zwaną wspólną całość. I teraz tak, karty tutaj pokazują, że trzeba uporządkować wartości, zatem coś z tymi wartościami jest. To, co dla was jest tak zwaną kanwą właśnie tejże relacji, relacji jako takich. Karta Dziesiątka Kielichów mówi o tym, żeby tutaj też doprecyzować, czym dla ciebie jest rodzina, czym dla ciebie jest związek i czy wspólne gospodarstwo domowe widzicie w ten sam sposób. Ważne jest też to, żeby rodzina nie wtrącała się, czy to po twojej stronie, czy po stronie osoby, o którą tutaj zostało przez ciebie zagadnienie wyciągnięte, się nie wtrącały. Karta Szóstka Mieczy też mówi o tym, że tutaj
Im, na przykład, gdyby to była relacja na odległość, to ta relacja na odległość, żeby długo nie funkcjonowała, bo ona może nie przetrwać. Karta Szóstki Mieczy znowu mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na komunikację, a czyli mówić jak jest, a nie tak jak w jakiś ten sposób być może ktoś wyciąga z tych informacji zbyt wiele, a jest konkretnie przekazane. Czasem jest tak, że doszukujemy się, co poeta miał na myśli, bo w trzech słowach zawarł, a to na pewno jej i jemu chodziło o to i tamto, bo to jest niedopowiedziane i tak dalej, żeby się też tego nie doszukiwać. Karta Siły mówi o tym, czy z tej relacji coś może być, coś wartościowego. Coś, z czego, co może was doświadczyć, może was ta relacja raczej nauczyć. Możecie wynieść cenne lekcje, niż w obecnym schemacie działań tworzyć coś wspólnego, przyszłościowego. Karta Siły mówi o tym, że dzięki tej relacji zdobywamy cenne doświadczenie, po której jesteśmy silniejsi i wiemy, czego chcemy, ale raczej już w kolejnej. Zatem przy wyborze kart numer 2, no to jest raczej lekcja, potencjał, który może ta relacja dać na przyszłość, niż finalizację, nazwijmy to, czegoś więcej. Pamiętajcie o tym, że to jest przy obecnych schematach działań. No i grupa numer 3 dla osób, które wybrały grupę kart numer 3. Karta wyjściowa, siódemka różek. Tutaj nie warto kłócić się o tak zwaną rację, ale też jedna osoba nie powinna jakby walczyć tylko o tą relację. Karta siódemki różek też mówi o tym, że tutaj może być też szarpanie się o rację, że ktoś może chcieć tą relację tworzyć, albo jest po mojemu, albo wcale. To, co przeszkadza, ktoś może nie widzieć całości. Ósemki pentakli w przeszkodzie mówi o tym, że drążymy temat, że uparliśmy się na coś i nie umiemy w jakiś ten sposób wyjść poza schemat tej upartości. Karta czwórki różdżek mówi o tym, że ktoś chce się ustabilizować, ustatkować, ktoś chce zapuszczać korzenie, ma to w głowie. Karta piątka kapłana mówi bardzo często o tym, że osoba, którą zostało tu zagadnienie odkryta, może chcieć być w związku i nie być w związku jednocześnie, że to jest taki typ, pojawia się i też znika. Karta słońca mówi o tym, że w przeszkodzie, że ktoś, dlaczego ta osoba taka jest? Bo ktoś zburzył obraz pozytywnej relacji, dlatego ta osoba może być po mojemu albo wcale, albo wcześniej, gdy było inaczej, źle na tym wyszłam, wyszedłam. Karta króla kielichów, to co jest jakby w przyszłości, mam wrażenie, że poprzez tą relację będziecie mieli szansę spotkać kogoś innego. Ale zobaczymy, co tutaj jest dalej. Ósemka mieczy, ktoś ma związane ręce, ograniczone możliwości i ktoś może nie być gotowy pokonać siebie do tego, żeby dać więcej coś do tej relacji. Zatem, jeżeli będzie was satysfakcjonowała relacja pojawiająca się, znikająca i w takiej się czujecie jak ryba w wodzie, to tak. W innym wypadku ta relacja doprowadzi was raczej do kogoś innego. A z pentakli mówi o tym, że ta relacja na swój sposób jest cenną, wartościową, bo ona spowoduje to, że dojrzałość emocjonalna będzie na znacznie wyższym poziomie. Karta dziewiątki kielichów mówi o tym, że tutaj jest próba zgadywania potrzeb drugiej strony. Może być też takie, nazwijmy to, popisywanie się, ale też tak jakby, żeby nie ciągnąć tej relacji, albo co inni powiedzą na tej zasadzie, że skacze być może z kwiatka w kwiatek, z kwiatka na kwiatek. Może być też tak, że próbujemy tworzyć coś, co wiemy z góry, że może się nie udać. Karta trójki różdżek mówi o tym, żeby tą relację potraktować jako taką, która pozwoli nam poszerzać horyzonty. Zatem przy wyborze tej grupy kart, przy pytaniu stricte do danej osoby, czy z tej relacji coś będzie więcej, raczej relacja pojawiająca się dochodząca, może ona wprowadzić w nas tak zwany mądrzejszy stan emocjonalny, może ta relacja nauczyć nas, że pewne rzeczy się po prostu nie zawsze da przeforsować. Jeżeli ktoś ma ograniczenia, to te ograniczenia są w niej do pokonania, a nie w waszej, żeby pokonywać tej osobie na tej zasadzie i żeby ta relacja była też takim nośnikiem poszerzania horyzontów, żeby wyłapywać to, czego
nie do końca wy potrzebujecie do tej relacji, czy też na to się macie godzić. Zatem takie wskazówki, podpowiedzi macie z tej grupy kart. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzu, którą grupę kart wybraliście, nie opisując jej jako tako ze względu na to, żeby każdy, kto wejdzie na ten film, miał szansę bez tak zwanych podpowiadajek mógł wybrać to, czego potrzebuje właśnie do tego zagadnienia. Czasem jest tak, że chcemy dobrze, chcemy pokazać swój wybór i skomentować go, że to się dzieje tak i tak, opisując konkretnie, dając również informacje, co w tej danej grupie jest w podpowiedzi, nie dając możliwości, nazwijmy to tak zwanego otwartego wyboru. Zatem bawimy się my, korzystamy z prognozy my, dostaliśmy wskazówkę, inni też mogą ją dostać. Zatem pozwólmy innym z tak zwaną otwartą kartą również wyboru dokonać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Jeżeli filmik Wam się podobał, łapka poproszę w górę, subskrybuj, dzwoneczek kliknij, jeżeli chcesz być na bieżąco. Również niebawem na Instagramie pojawi się okienko z prośbą o propozycję właśnie filmików z serii Pika Kart. Dzięki Wam te filmiki się pojawiają tutaj. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.